Siemanko widzowie, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy FIFA i zagramy sobie karierę Furt, czyli niemieckim zespołem. Ja, słuchajcie, zagrałem jeden mecz, który przegrałem, ale symulowałem i przegrałem. Taki mamy skład. Myślę, no, trzeba tutaj trochę zmian. Mamy dużo bramkarzy. Zauważyłem to. Mamy taki skład. No, przydałoby się lepszy. A tutaj mamy takich bramkarzy. Dużo tutaj piłkarzom się kończą. Kontrakty. I by się przydało z nimi też przedłużyć i trochę tutaj, ja też dałem niektórym, przykład Schulz, 18-latek z Finlandii, ma 56 i chciałabym go dać pożyczenie, że na przykład by się rozwinął i bym go wtedy sprzedał za większe pieniądze. Też mamy tutaj takich piłkarzy i może na początku sobie obejrzymy tych piłkarzy. Bramkarz. Tego bramkarza bym chyba wystawił na sprzedaż, by była jakaś dobra oferta. Tego też. W sumie to wybrałem wszystkich, oprócz tego bym na razie nie tak chcę o tych bramkarzy. No, myślę, że na razie jest dobro, no i co? Ten bardzo jest dobrym obrońcą, może się bardzo przydać. Bauer. Na wypożyczenie. Patrz, jakiś tu, ten idzie na sprzedaż. Bo słaby jest jednak. Ten też na sprzedaż. Też na sprzedaż. Ten zostaje. Pasta zostaje. Też zostaje tutaj na razie. Też, a nie wiem, czy tego będziemy jednak, czy może na wypożyczenie. Tutaj widzimy, mamy takich piłkarzy. Ale chciałbym takiego ściągnąć, takiego dobrego napastnika chyba, czy kogoś takiego, który był wielkim strzelcą. To tego wystawię na sprzedaż. Tego stawię, bo jest bardzo dobrym. Nie wiem, tego może nawet, ale trzeba zastanowić się nad. Nie mamy dużo pieniędzy, bo mamy 4 miliony, to jest bardzo mało kasy. Ciężko będzie, ale mam nadzieję, że się uda. To może najpierw sobie poszukamy piłkarzy. Nie wiem, może coś za darmo są piłkarze? Może jakieś piłkarze są za darmo? Nie wiem, sprawdźmy to. Tutaj ten, może bym miał fajnie tutaj. Dobra, szukajmy dalej. Nie wiem, ale jeszcze tak tutaj wyglądał obiecująco, nie wiem. To jaki wygląda? Nie wiem. Ale może bym poszukał tani, czyli polską ekstraklasę. Bo są tani zawodnicy, można fajnie sobie ściągnąć kogoś. Napastnika na przykład. A, bo ja dałem wolni zawodnicy. Muszę to zmienić. Dowolną. Szukamy. Ej, słuchaj, coś tam, a może tak z klubami. Chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Czy Karol Angielski się nadaje? Czyli on ma może Karol Angielski, na przykład tylko zależy, ile on ma. Wiem, że może mieć niedużo. Ty może kogoś jeszcze. Nie wiem. To nie wiem, może w Legii ktoś jest na ataku? Tak. A tak średnio. Może w Lechii. Ktoś to sam. Kto dokładnie? Czy Zwoliński? Właśnie nie wiem. Właśnie kontakt dokładnie ściągnąć.
Ja chciałem też młodzież też inwestować. Dawid a pierwszy tylko pożyczony. A to może jakiś z tych młodych będzie dobry. Nie wiem, przy taki Filip lub Jakub. Ciekawe, czy będą się opłacać. Dobra, ale też nie mamy za dużo pieniędzy, to nie możemy zaszaleć. Dobra, może zagrajmy ten mecz, jak to jest zagramy. No dobra, może tutaj pokombinujemy tym składem. Dobra, na razie niech taki będzie. I gramy mecz. Dobra, gramy mecz. Zagram sobie, może coś tak strzelę czy coś. Zobaczmy, czy gra. W ogóle teraz tak długo grałem na padzie, a tutaj... Oj, ale przestrzeliłem. Ale gol, ulala. Oj, przekroczyłem tą linię. Tak, to może... I gol. Dobra, robię prawdziwy mecz. Sprawdziły, czy się uda wygrać. Będzie ciężko wygrać, witamy wiadomo. Witamy i gorąco zapraszamy do słonecznej Marsylii na stadion Orange Velodrome. Gramy mecz z tureckim klubem. Spotkanie, po którym naprawdę wiele sobie obiecujemy. Dobra, my zaczynamy. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Stukowski, Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Postaramy się, słuchajcie, grać tak. Grupowe w turnieju rozgrywanym podczas przygotowania do sezonu. Chciałbym tutaj szukać talentów, żeby ja na przykład lubiłabym, żeby się rozwijali, żebyśmy byli na przykład w lepszej formie. To, żeby oni nas na ten szczyt prowadzili. Bo to jest pierwszy odcinek. Ale ci piłkarze na pewno wolą trenować w meczach z dobrymi rywalami niż ciągle tłuc gierki wewnętrzne między sobą. Ole. I strzela! Ole, interwencja naszego bramkarza, dobrze. Ja w ogóle tak, jak od kilku miesięcy, ja nie wiem, ostatni raz grałem na laptopie FIFA. Tam zrobię na padzie. Pole karne, głęboko teraz. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Może jakiś strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Tej. Sędzia wskazuje na rożnik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rożnego. Czego trzeba kryć? Dobra, pięknie biegniemy do niego. Tutaj, ja do ciebie. Znowu broni nasz bramkarz. Nie, no nasz bramkarz to jest jakimś bohaterem. Tylko to najgorsze, że oni cały czas mają w tej rożnej. Tak będzie cały czas w pole. Przydałoby się jakaś akcja dla nas. Jest tylko... I doskonała okazja! To była interwencja do statystyk. Dobra, trzeba to powolutku, tak sobie. Znakomite co ja ustawienie. Bo jak ja jestem co teraz robi z piłką? Nie mogę to zrobić. Dobra. Może nie był powinien panikować. Niecenne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Dobra, sobie w ogóle, który to jest poziom. Ciągle remis, nie. Ale nie grają gorączkowo. Nie widzę, że tak się gdzieś się przepycha. Się siłę ma chyba za słabą. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Biegnij, seguj. Dostaje piłkę, co teraz z nią zrobi? Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. Nie, właśnie proszę do nich. Dobrze, teraz mija rywala. I udana interwencja. Ja zapomniałam się coś. Zmienia tych piłkarzy. Prawie niszczyli. A 11 metr z rogu. Dobra. Rzut rożny. Ciągle za naklonie. I... Ale jak? Na nim? Zagrywa na teraz krótko. Lukas Bilia. Podanie do Lukasa Bilii. Prowadzi piłkę. Coś próbuje wykombinować. Bramkarz się rzucił. Słuchajcie, to nie ma sensu, że ją grał.
Lepiej. Przejdźmy do wyniku. 1-1. 1-1. Dobra. O, fosfor. Negocjujmy. Tak. Odrzuć. Odrzucamy. A ja bym chciał pożyczenie bez opcji. Dobra. Trening, trening. I zagramy mecz kolejny. Zgoda. Zgoda. I poszedł nawet pożyczenie. A teraz sobie gadziemy na mecz. Może trochę inny skład. A w sumie on bardzo dobrze grał, dlatego tutaj go dam. Dobry, jakiś to może Asta tutaj, tam go na łóżkę. Dobra, może na razie taki skład zróbmy i zobaczymy tam, jak tam pójdzie. Zostawcie lajka, żebym zaczął lepiej grać. A tutaj będzie dużo lajków, to uczę się grać na klawiaturze, bo tak dawno nie grałem. A szybka symulacja, dajmy, że to będzie kolejny remis. Kolejny remis. Nigdzie nie dobrze. Nigdzie nie wyjdzie. Ojojoj. No nigdzie. Prawie żadne pieniądze nie dostaliśmy z tego. Co bardzo. Dobra, ale jest raport. O, ma 67. To... A! Już znalazłem królów. Okej. Bo znalazł go. Fajnie. Czekałaś. Jaki on jest dobry. Nawet dobry. Dobra. To 2 miliony chętnie. Dobra, oni są tutaj. Nie, odrzucamy ofertę. Ja nie sprzedam go. To jest dobry piłkarz i ja go nie chcę sprzedać. Dobrze. Sorki, słuchajcie, ale mam bardzo katar. Okej. Nie, Filip jest trochę słaby, ale... Jest niezły, dobry. Tylko czy my byśmy znaleźli dla niego miejsce? Bo trzeba też znaleźć miejsce, żeby grał, wiecie, żeby nie kupować piłkarza, który w ogóle nie grał. Albo na wypożyczenie może go dać, ale przecież on dobrze gra. Tutaj się to jest taka... Oj, nie wiem, ciężkie trochę. Ciężkie to zrobić trochę, bo chciałby się tutaj rozwijali jacyś. Tego. Słuchajcie, mam te... Ja... Aha. Ja dam głosowanie kontaktu. Aha, okej. Okay. No, dajmy, że... Nie dajmy, że przedłużymy z nim kontakt i damy go na wypożyczenie. Wiem, że jest słaby, ale mam plan, który damy go na wypożyczenia i zobaczyć, jak on, jego wartość wiecie, będzie wyższa na przykład, to coś ogarniemy. Dobra, edytuj. Dostanie tyle kasy. Chyba tyle. Nie wiem, ja tak chcę piłkarz. Bo chyba za dużo mu dam. Ja teraz sam. Ja nie pomysłem, że to były to małeś jakiemu. Tam gram takimi dobrymi klubami, że tutaj. Jakie oni mają finanse?
Może go damy na wypożyczenie, bo ja się dziwię, że takiego swojego piłkarza ktoś będzie chciał kupić. Dobra. Dobra. To słuchajcie sobie, potrenujmy trochę, żeby overall trochę poleciał, albo tutaj objawa. Dobra, to jest tak dobra kwota już. Dobra, i... No dobrze. A tutaj kolejna, to dobra, nie wiem. Dobrze się zgadzamy. I se potrenuję, może kogoś sprzedamy, to kogoś kupimy. Grill, no. Negocjujmy. Chciałbym. 3000 więcej. Wiem, że nawet taka suma może się tam bardzo przydać. Ale nie, to trochę. Damy tyle. Ciekawe, czy się zgodzą. Dobra, jest. Zgodził się. Mamy 2,5. No nie wiem, czy się zgodzić. Więc nie wiem. Go myślę jeszcze. Tylko na pewno jednak. Chyba nie wiem, czy się zgodził na odejście tam, czy jeszcze chyba. Nie. Nie dali. Słuchajcie, sorry, bo bardzo jestem chory. Mam kata raczej i trochę. O, kolejna osoba. Dobra, okej. Dobra. Możemy go sprzedać, bo na przykład kupimy tego Kiowińskiego czy kogoś za niego. Za 600. To możemy go zleć. A nie. 3,5. Dobra, tak zróbmy i zobaczymy. Dobra. Kolejny trening i... został sprzedany. Okej. Gdzie jest nam potrzebny? Gdzie możemy chyba już kupować Kamińskiego? Ja w ogóle myślę tak, że mamy trochę takich piłkarzy, co są dobrzy, ale niekiedy będą dostawać mało szans, dlatego niektórym dam wypożyczenia, żeby się bardziej rozwinęli. Takich nawet dosyć niezłych piłkarzy. Na przykład w Kupulu. Ja bym dał mu nawet wypożyczenie może, żeby tak bardziej się rozwinął. Nie. Dajmy. A jeszcze tutaj się kończy temu. Ale on jest tam. Stał tu też. Dobra. Zobaczymy teraz, czy uda. Ja będę was ściągał Kamińskiego, bo to jest dobry Polak, tylko też. O, tylko żeby. Co tutaj jest ciekawego? Szczerze?
Co, dobra. Dobra, zróbmy tak. I żeby jak największe pieniądze, bo jak już ma odejść, to za duże pieniądze, żeby było. Dobra, ja zaraz już sprowadzam Kamińskiego, tylko czekam jakieś, może jeszcze jakieś, żeby... Nie, tego obrońcę nie sprzedaję, bo widzę w nim no, trochę bardzo dobrego piłkarza u nas. Jest młody, dosyć i... O, kolejny. A ja nie sprzedam też go, bo też jest młody. I dosyć dobry. Dobra, zgadzam się. Dobra oferta. I aby się zgodził, żeby odszedł. Mamy już 10 milionów, ulala. A teraz sprawdźmy, kogo by się przydało ściągnąć. Bramkarza mamy na razie. Obronne też dosyć mamy chyba. Może pomocka. Napastnika może takiego tylko. Ja nie tak dokładnie go ściągnę z takiego, ale... Chyba bardziej byśmy potrzebowali. Marfińskiego na pewno nie chciał, ten zasoby jest trochę, bo... A Karol Angielski... Nie wiem, bo bym bardziej wolał Kamińskiego. A jeszcze sprawdzę sobie innych, tych wolnych zawodników. Bo myślę, że... Oni naprawdę mogą mieć talent. Dobra, sprawdźmy to. Dobra, nie wiem, od tego kikujesz. Ten ile ma? Nie wiem, to się ma tych najlepszych pobrali już, ale tych, przy tych dwóch sprawdzimy, jakby coś. I co, kupujemy Jakuba Kamińskiego. Dobra, tutaj przewijamy. Dobra, może się zamienimy, bo mamy dosyć dużo. Nie, na przykład takiego zaproponowałbym na razie milion. Starajmy się jak najmniej wycisnąć. Dobra, 2 miliony. O, dobra. Okej. Okay. Podpiszę ten kontakt i kończymy odcinek. Dobra. Chciałbym, nie wiem, rotacyjny, ważny. 5 lat, tak. Bez klauzuli. O, ile zarabia? Nie wiem, dać taką. 4000. I 10, a szanajmy tak. Czekaj się zgodzi. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Kamiński jest w naszej drużynie. Co? Już kończymy odcinek. Pierwszy. Na razie.